Dzień dobry, w kolejnym odcinku, 9 z kolei. I czy tak, tu już mi wbudowali. Jest dobrze. Przeznaczę więc jedną osobę, żeby tutaj oczywiście sobie zbierała. Natomiast drugą będę chciał do tego herbalist. Żeby mi tam wszystkie te ziółka i produkty lecznicze oczywiście też. Okej, okay, every visit. Okej, okay. Także jeszcze tam trzeba było przestawić. Co do niektórych tych rzeczy, jeszcze tak ciągle mam jakieś wątpliwości, jak one działają. Więc po prostu się uczę. Niby wprawdzie kiedyś grałem w tą grę, ale też niezbyt długo i niezbyt intensywnie. Zawsze mi ginęli. Wszyscy. To było smutne. Bo moje miasto wymierało, ale nie wiedziałem dlaczego. Teraz już wiem trochę więcej. Więc jest dobrze. I mam nadzieję, że tym razem nie zginą. Przynajmniej z mojej winy. No to byłoby smutne. I byłoby szkoda. Okej. To on na razie nie chce. A jak tam z naszymi zapasami, które chciałem, żeby osiągnął? Okej. W miarę dobrze. Strasznie dużo żarcia tutaj poszło. Ja bym chciał, żeby mi przywieźli trochę, nie wiem, jakiegoś bydła, jakiś owieczek i tak dalej. Mógłbym jeszcze tutaj zrobić. Okej, gruszki i jabłka. To jest jakaś myśl, żeby zainteresować się tą produkcją, ale zanim to zrobię, jeszcze mógłbym tutaj uruchomić, żeby mi zrobili, a potem chciałbym zrobić market. Myślę, że tak koło cmentarza. Jak go wybuduję tutaj, to mi obejmie całość tego terenu, więc okej. Niech mi zbudują tutaj. Będzie dobrze, tylko jeszcze bym go. A może takimi drogami? Wtedy podłączę sobie tutaj. O, co to się narobiło? Co to się narobiło? Tutaj to by jest zbędne. No właśnie tak. No właśnie tak. No właśnie tak. Okej. Wtedy będzie po prostu szybszy transport. Mam taką nadzieję. Okej, ile to potrzeba? 6 osób. Po co 6 osób? Jedna wystarczy. Nie potrzeba aż tyle ludzi, żeby tam budowali. Okej, to znaczy, że tutaj już też mi powstało. To myślę, że jedna osoba spokojnie wystarczy. Stoimy całkiem dobrze z naszymi ziółkami, więc nie ma co tutaj przesadzać, ale Forester. Okej, no to będzie trzeba powoli likwidować. Bo jest to po prostu tutaj zbędne, dlatego też usunę tą ścieżkę. Ty już oczywiście wytnij mi to do końca. To co możesz, to na razie zostawię. Tu niech sobie cały czas sadzą, ścinają i tak dalej, i tak dalej. Kościele 82, okej. Studentów 15. Trzeba będzie niedługo też pomyśleć o jakimś dodatkowym. O, tutaj też zrobili. Okej, do tego to będę wydobywał już węgiel. Trzeba będzie pomyśleć o jakiejś dodatkowej szkole. Ale w związku z tym, że tutaj wybudowałem ten targ, to będzie raczej gdzieś tam, będę musiał się skupić na mieszkańcach.
żeby tutaj byli. Drugim takim miejscem będzie, myślę, to miejsce. Dla ludu. Dlatego całą tą produkcję... O, ktoś tutaj do mnie płynie. Ciekawe, co ciekawego ma do zaoferowania. Węgiel. Okej. No dobra, jakbym tak... Okej, sprzedamy trochę tego. 380, 41, 42. No dobra, 45. Nadal nie, 7. Okej, bliziutko. Tutaj powiedzmy 1. Dobra, wymieńmy się. Dzięki temu ja zyskałem trochę węgla. Był to teraz węgiel. Trochę zwolnijmy. Gdzie jest ten węgiel? Tutaj jest. Ok, mam go 55. Także dobrze. Ok, czyli mniej więcej na tym będzie polegać tutaj ten handel. Tylko szkoda, bo właśnie przydałyby mi się te inne zwierzaczki. Nie no, 17 studentów. Strasznie dużo. Jakbym teraz ich tak wszystkich wycofał, to miałbym naprawdę sporo ludu do pomocy. Ale nie. Nie dajmy się ponieść emocjom. Idźmy na rozsądek. Okej, węgiel już z powrotem trafił do mnie, więc jest dobrze. Wiesz, kurczę, te nowe osoby mi się tu zdecydowanie jakoś przydały. No to wszystko posprzedaję. Okej, no tak, myślę, że będzie dobrze. To powinni mi już też jakoś niedługo zrobić. Dobra. Potrzebowałbym jeszcze jednej szkoły. Zastopuję sobie grę. I zrobimy szkołę. Tu jej nie wcisnę. Może tutaj? Nie, tutaj ona też nie wejdzie. Szkoda, brakuje jednego miejsca. Chciałbym jak najlepiej wykorzystać miejsce, które mam. Tutaj żaden domek nie mógł wejść, więc tym bardziej szkoła nie wejdzie. Okej, dobra, niech szkoła powstanie tutaj. Będzie dobrze. Liczę na to. Trzeba by pomyśleć też o szpitalu, który właśnie może być tutaj na tyłach. Voilà. Domy tutaj pewnie żadne nie wejdą. No, tak jak się domyślałem. Zabraknie jednej kratki. Tutaj de facto nic chyba nie wejdzie. Chyba, że jakieś małe pole. Może jakiś mały sad? No, jest za mały. Nie dobrze, nie dobrze. Nie wejdzie. Nie wejdzie. Też nie wejdzie. Okej, no muszę zrobić po trzech. Tak, pracuj z jabłek. Bo jabłka gdzieś tutaj powinny być. Nie to. Production. Alkohol. Inventory. No, jabłka mam, więc jest dobrze. Sporo mam tutaj tego... No dobra. Sporo mam tego mięsa. Więc mógłbym troszeczkę... Powiedzmy nawet tak do 300.
zwiększyć ten limit. Okej, ciuchów też sporo. Zwiększmy. A czego mi brakuje? Żelaza. Żelazo się wydobywa tutaj, tylko że niestety żelazo się wydobywa w bardzo powolnym tempie. To jest gdzieś tam problem, ale na razie ten problem nie jest aż taki palący, bym powiedział. Ile tutaj w ogóle mam? 1500, 1200 mam w tym, tego drewna opałowego. Myślę, że te tekstylia mogę też oczywiście sobie spokojnie zwiększyć. Okej, takie 500 to będzie moje minimum. No i 14 już spokojnie. Spokojnie robią. I właśnie przydałby się jakiś sad. Gdzie mógłbym zrobić jakieś sady? Może tutaj? To byłoby całkiem ciekawe miejsce. Dlatego też... Gdzie tu są mosty? Powiedzmy, jakbym zrobił most gdzieś tutaj. Okej. Tam już sobie spokojnie będą tworzyć. Okej, ty chyba już mi tutaj nie jesteś potrzebny, więc zmniejszyłbym liczbę osób i ciebie po prostu usuną. Okej, też straszna bida jest z kamieniem. Dlaczego on się tak wolno wydobywa? 40 sztuk, no ale tu w sumie pracują tylko 3 osoby, więc nie ma co. Mógłbym tą liczbę zwiększyć o jednym. Tego troszeczkę szybciej będzie to wszystko zbierane. Kamieni, no brakuje. Tutaj niby cały czas coś tam wydobywają. Trzeba będzie też tutaj pomyśleć o jakimś ciekawym miasteczku. Gdybym na przykład zrobił tak, stop. To może być całkiem ciekawe. Ponieważ tak, robię market, który sięgałby tutaj wszystkich. Okej. Powiedzmy tak. No to czego sobie spokojnie ze wszystkich stron ścieżkami, po czym tą ścieżkę, tylko nie wiem jeszcze jak daleko, ale chciałbym połączyć z tym. W związku z tym, że tu mam koniec ścieżki, tak, to bym zrobił coś w ten deseń. Okej. Tak, trzy domy. I z drugiej strony kolejne trzy. I w ten oto sposób mogę sobie połączyć, robiąc coś takiego. A w tą stronę taką ścieżkę. I teraz spokojnie mógłbym raz, dwa, trzy. Raz, dwa i trzy. Tutaj zrobię oczywiście to samo. Takie myślę, że to będzie mega takie po prostu, nazwijmy to, osiedle. Przez co powinienem oczywiście zyskać kolejne. O, tu jest jakieś kamienie są do... do wywalenia, tylko że tutaj jeszcze mi brakuje domów. Raz, dwa, trzy. Okej.
A tutaj, 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 tutaj. Okej, tak. I robimy ścieżkę. Okej, w ten sposób. Uło, 63. Sporo. Ale to myślę, że będzie się po prostu powoli budować. To raczej nie będę tutaj zbyt ingerował. Mogę nawet po prostu porobić jeszcze tak. Okej. I ten. Okej. No, to będzie po prostu osiedle gigant, że tak powiem. Okej. Subcio, jeszcze tylko bym to otoczył jakoś ścieżką. Taka by po prostu była. Wiadomo, lepiej się chodzi po ścieżce. Nie wiem, czy ten czasami projekt nie będzie zbyt ambitny, ale dzięki temu no zyskam tutaj naprawdę mega, mega dużo domów, co mnie oczywiście bardzo cieszy. Tu będzie jedno takie przejście. Myślę, że spokojnie starczy. Że teraz pewnie to będzie po prostu mega, mega dużo materiałów trzeba będzie tutaj zwieść. To może być problem. Takich jak kamienia. Bo tutaj właściwie kamienie to przy każdym domu trzeba będzie zorganizować, więc to naprawdę mega duże przedsięwzięcie. No to niech się powoli buduje. Okej, mamy też transport, który do nas przypłynął. Zmniejszmy troszeczkę prędkość. Zobaczymy, co ciekawego ma nam do zaoferowania. Okej, no alkohol. Alkohol myślę, że mogę troszeczkę kupić. Okej. 40. Tutaj 5. O, w sumie to nawet 63. Okej. Taka wymiana może być. Okej. Lećmy szybciej z naszym czasem. Tutaj mamy oczywiście, weźmy może 3 osoby, żeby się tym zajmowały. One tu oczywiście będą zbierać te wszystkie potrzebne rzeczy, a później będą po prostu rozwozić po ludziach. Okej, no. Budowa idzie pełną parą mojego mega osiedla. No tak, tu będą teraz wszędzie, będzie mieszkać wszędzie po jednej osobie, tylko o właśnie. Teraz widzę, że dosyć mocno nam produkcja żywności spadła. Oczywiście jest niezbyt pożądanym efektem, dlatego trzeba by zwiększyć liczbę osób pracujących na roli. Z każdego takiego pola w granicach 1000 się wydobywa, więc trzeba powoli uruchamiać te wszystkie plantacje. Pola i tak dalej. Żeby spokojnie już sobie mogli tutaj siać. Tutaj też powinna być osoba. No i oczywiście na markecie wszystko to będzie zwożone. Jednocześnie opróżniać będą mi troszkę te magazyny, które tutaj były non-stop zapchane. Ci będą po prostu rozwozić. C
Dzięki temu powinienem zaoszczędzić sporo czasu na tym, że po prostu nie będą ludzie go tracić na bezsensowne łażenie. Okej, będzie taka ścieżka. No tak to oni na przykład z pracy musieli pójść najpierw do takiego magazynu, zanieść sobie do domu, po czym w domu tam zjeść, ogrzać go i tak dalej, i z powrotem wracali do pracy. Natomiast w momencie, kiedy jest już ten market, to zakładam, że to właśnie te osoby z tego marketu rozwożą po tych wszystkich ludziach te rzeczy, które są tutaj potrzebne. Okej, mamy drugiego nauczyciela. Tam się nam troszkę zapchało w pewnym momencie. Natomiast nie chcą do nas przyjeżdżać wygnani bezdomni. Może to i w sumie dobrze, chociaż... No chciałbym teraz... bo tu właśnie teraz tak patrzę, że jest naprawdę... zaczyna być kiepsko z jedzeniem. Dlatego by trzeba było tutaj uruchomić kolejne pole. Może jakieś takie jedno mniejsze. Żeby tego z tym jedzeniem nadgonić. Okej, tu mogę zmniejszyć. No tu zwiększę. To myślę, że jedno tak, jedna osoba pracuje, więcej w sumie nie trzeba. No, bo 2500, 2300 właściwie to niezbyt dobry wynik. Ale dobra, moi drodzy, to byłoby na tyle w tym odcinku. Jak widzicie, miasteczko powoli się zaczyna rozrastać, zwłaszcza tutaj ta część. Tak trochę, można powiedzieć, w kratkę zrobiona, ale jednak bardziej podobały mi się takie w sumie trochę przypadkowe ustawienia. Ale myślę, że tutaj takie jedno jak powstanie, to w zupełności nic się nie stanie. Tak więc okej, to byłoby na tyle w tym odcinku. I cóż, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w następnym. Pa, pa.